Mój mąż też chce zrobić z tym porządek, bo gdzieś to jest frustrujące, kiedy dzwonią z banku i on przez 5 sekund musi się zastanowić, czy to na pewno telefon do niego. Dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem było, kiedy wyznałeś, że Sebastian nie ma na imię Sebastian. I czy może potem on miał do ciebie pretensje, że ujawniłaś te informacje światu? Wiesz co, bo na Wikipedii jest, że on ma na imię Łukasz. Tylko jakoś chyba nikogo to wcześniej nie interesowało i w związku z tym, że on funkcjonuje w mediach jako Sebastian, to już wszyscy się do tego przyzwyczaili. Oczywiście potem nagłówki wszystkich portali brzmiały tak, że Sebastian Karpiel-Błecka nie ma na imię Sebastian, tylko Łukasz. Ale gdzieś uważam, że to jest dosyć zabawna sytuacja, ale wiem, że mój mąż też chce zrobić z tym porządek, bo gdzieś to jest frustrujące, kiedy dzwonią z banku i on przez 5 sekund musi się zastanowić, czy to na pewno telefon do niego. Czyli chce zmienić imię w dowodzie? Wykreślić po prostu. Ale musimy wtedy zmieniać, wiesz, dużo rzeczy, jak tu urodzenia, ale mam dzieci. Teraz po prostu. Ale masz newsa, no. Ale zobaczymy, kiedy to zrobi, bo się zbiera, wiesz, to całe życie już do tego, no. Jeszcze mu się nie udało, a 45 lat za rogiem. A zdarza ci się do niego powiedzieć Łukasz? Nie, nigdy, chociaż mój brat ma na imię Łukasz, wiesz? I gdzieś tam dużo jest tych Łukaszy w moim życiu, ale do niego tak absolutnie to imię nie pasuje, że nigdy mi to nie przeszło jeszcze przez język.